Czwarta niedziela Adwentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazło się brzemienno za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić się na zniesławienie, zamiarowo oddali się potajemnie. Gdy pokrył tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, ale bowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Budziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Kończymy czas Adwentu, czas naszej refleksji nad Bogiem, który przychodzi, refleksji nad tym, czy jestem już przygotowany do Bożego Narodzenia, ale też do tego przyjścia Jezusa, to jest dla mnie zbawcze. Tu i teraz, a kiedyś w przyszłości. Słyszymy kolędy, takie przygotowywanie do świąt Bożego Narodzenia. Nasz kochany chór parafialny się stara, żeby było pięknie na pasterkę, na Boże Narodzenie. Ale różnie to może być. Święty Józef jest przywoływany do pomocy jako kustosz, opiekun Kościoła. Ojciec Święty Franciszek prosi właśnie o to, żeby w modlitwie eucharystycznej za Najświętszą Marią Panną przyzywać Jego pomoc, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Kończymy okres Adwentu, przygotowania do Wigilii, do świąt. Taki finisz, takie zakończenie jakby. I tutaj może być tak, że coś się dzieje, coś nas niepokoi, psuje to wszystko. Potrzeba tej opieki świętego Józefa właśnie, żeby ten nastrój wywołany nie tyle prezentami i potrawami i tradycjami, ale przede wszystkim wywołany sakramentem pokuty, Eucharystii, pokojem, który wnosi Jezus. By właśnie te zewnętrzne rzeczy, czasem ludzie, czasem ich humory, ambicje jakieś, problemy z nimi, właśnie to nie zniszczyły. Żeby ten finisz ku świętom Bożego Narodzenia, to jest jakby znakiem finiszem naszego życia kiedyś, właśnie nie był zniszczony przez złego. Święty Józef pomaguje nam. Tak jak wziąłeś Marię pod opiekę swoją, tak i bierz nas, żeby ten Adwent miał piękne zakończenie. Szczęść Boże.